Dzień dobry, nazywam się Ewelina Balcerak i jestem adwokatem w Kancelarii Prawnej Bies Legal w Kolonii. Ja dzisiaj Państwu przedstawię etapy dochodzenia wierzytelności w Niemczech. Najpierw wysyłamy pismo upominawcze do dłużnika z żądaniem o należnej kwoty, razem z odsetkami i z naszymi kosztami. Jednocześnie informujemy się o spłacalności dłużnika, aby oszacować szanse i sens postępowania. Jednocześnie informujemy się o wypłacalności dłużnika, aby oszacować sens i szanse postępowania naszego. Przy bezowocnym upływu terminu ostatniego do zapłaty składamy wniosek o nakaz zapłaty. Sądowne postępowanie pominawcze ma tą zaletę, że jest tańsze i szybsze. W przypadku wniesienia sprzeciwu przez dłużnika sprawa zostanie przekierowana automatycznie do spornego postępowania sądowego. Jak tylko tytuł się ukaże, zaczynamy egzekucję. Zlecamy właściwym komornikom zajęcie rzeczy. Więcej informacji na ten temat uzyskacie Państwo na naszej stronie internetowej www.ps-legal.pl. Dziękuję.